Witajcie kochani. Jak dobrze wiecie, w środę premierę miał trzeci sezon The Mandalorian, więc dzisiaj ponownie porozmawiamy sobie troszeczkę o Mandoverse, a konkretnie o dość sporej kontrowersji dotyczącej tego małego uniwersum i jego osi czasu. Twórca obu seriali, Jon Favreau, wypowiedział się bowiem ostatnio w dwóch różnych wywiadach na temat timeline'u i The Mandalorian, i Księgi Boby Fetta. I przyznam wam szczerze, mega się w tym pogubiłem, a o co dokładnie chodzi, no to już wam tłumaczę. Otóż Jon Favreau był kilka dni temu gościem podcastu Sky Talkers, w którym poruszył kwestię tego, jak wiele czasu upłynęło od momentu zabrania Grogu przez Luka w finale drugiego sezonu The Mandalorian do powrotu Malca do Dina w Księdze Boby Fetta. Posłuchajcie zresztą sami. And then we know that he's been rescued and spent many years with the Mandalorian, went back with Luke. Now we've been 2 years apart from him there training. What's interesting is that as he chooses to return to his friend, the Mandalorian, because he's developed an attachment, it's interesting how that echoes in a way Luke's path when he was, you know, was drawn to the attachment to his friends and how that helped shape the future. Favreau twierdzi zatem, że Grogu uczył się pod okiem Luka przez około 2 lata, a więc taki dokładnie czas miałby dzielić wydarzenia z drugiego sezonu The Mandalorian i finału Księgi. Sęk w tym, że z mojego punktu widzenia w serialach tego upływu czasu w ogóle nie czuć. Do tej pory byłem przekonany, że Grogu spędził ze Skywalkerem no może z kilka miesięcy. Wyglądało to dla mnie tak, jakby obaj bohaterowie wciąż dopiero się poznawali, a sam Grogu nie zdążył nigdy na dłużej zagrzeć miejsca w Akademii Luka. Gdyby jednak szkolony był tam przez 2 lata, to jego wybór o powrocie do Mando wydawałby mi się chyba nawet jeszcze bardziej znaczący. Co ciekawe, wypowiedzi Favreau bardzo szybko spotkały się z licznymi zapytaniami ze strony fanów na Twitterze, bo dla wielu miłośników uniwersum te 2 lata po prostu no, nie współgrały z tym, co widzieli na ekranie. I w drugim wywiadzie dla magazynu Variety twórca, próbując tłumaczyć wcześniejsze słowa, namieszał chyba jeszcze bardziej. Na końcu drugiego sezonu Din i Grogu się żegnają, a potem w Księdze Boby Fetta, jakiś rok później, Din przybywa do Akademii Luka. Ale Malec nie wraca do Mando od razu. Znowu mija trochę czasu, nim ostatecznie ponownie się spotykają. Myślę, że łącznie ich rozłąka trwała dłużej niż rok, ale krócej niż, no wiesz, coś pomiędzy 0 a 2 latami. Jeśli totalnie się już w tym pogubiliście, to spokojnie, bo ja też. Po tej rozmowie jestem skłonny stwierdzić, że Jon Favreau sam chyba do końca nie rozgryzł tej osi czasu i chyba tylko niepotrzebnie namieszał tymi wszystkimi wywiadami. Co więcej, z jego słów dla Variety wynika, że pomiędzy poszczególnymi odcinkami z udziałem Dina w Księdze mógł minąć nawet rok. No tego to już w ogóle nie czuję. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o tym całym zamieszaniu z timeline'em obu seriali. Czy takie informacje dla was, kiedy oglądacie serial, są bardzo istotne, czy może nie robią wam większej różnicy podczas seansu? Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.